GM300A to dozymetr przystosowany do wykrywania promieniowania beta i gamma produkowany przez firmę OneTest. Według specyfikacji maksymalny zakres mierzonej mocy dawki to 1000 mikrosiewertów na godzinę. GM300 występuje w trzech wersjach różniących się zastosowanym licznikiem Geigera. W tym filmie zaprezentuję wersję wykorzystującą najprawdopodobniej szklany licznik J305 osłonięty rurką termokurczliwą. Urządzenie mierzy w mikrosiewertach na godzinę, milirentgenach na godzinę oraz w impulsach na sekundę. Zasilane jest przez akumulator typu 18650 o pojemności 2200 mAh. Zaczniemy od pomiaru talerzyka ze szkła uranowego. Dźwięk jest głośny, dozymetr sygnalizuje każdą przyjętą cząstkę błyskiem diody LED i piknięciem. Następnym źródłem są koraliki z mocniejszego szkła uranowego. Kolejnym jest minerał zawierający niewielkie ilości toru 232, apatyt. Teraz medalion ze szkła zawierający domieszkę toru 232. Karta energii skalarnej zawierająca domieszkę tego samego izotopu. Długopis zawierający ponownie tor 232. Aparat fotograficzny z torowanym obiektywem. Zegarek ze wskazówkami pokrytymi farbą radową. Uruchomił się alarm mocy dawki. Jego wartość możemy dowolnie regulować w szerokim zakresie. Talerzyk ze słabej ceramiki uranowej.
Talerz z ceramiki uranowej o średniej aktywności. Wysokoaktywny świecznik pokryty glazurą uranową. Algorytm szybko resetuje wskazania po odsunięciu silniejszych źródeł. Cyferblat z tarczą LED-ową. Przyjrzyjmy się opcjom dostępnym w menu przyrządu. Pierwsza to tryb próbkowania, szybki lub dokładny. Druga to ustawienie alarmu mocy dawki. Możemy wybrać sygnalizowanie miganiem diody LED, dźwiękiem i wibracjami. Trzecia to ustawienie współczynnika kalibracji, zależne m.in. od zastosowanego licznika. Czwarta opcja to czas rejestrowania skumulowanej dawki. Piąta to wybór języka, szósta to ustawienie parametrów wyświetlacza. GM300A to w mojej ocenie sprzęt całkiem dopracowany i dosyć czuły o solidnej konstrukcji. Sprawdzi się jako dozymetr codziennego użytku, jak i dla hobbystów. Klasycznie zachęcam do kliknięcia łapki w górę i subskrypcji mojego kanału, dzięki czemu nie przegapicie nowych materiałów.